Jeżeli mnie obserwujecie od dłuższego czasu, to wiecie bardzo dobrze, że jestem ogromnym fanem technologii i staram się być takim polskim królikiem doświadczalnym, jeżeli chodzi o wdrożenia nowych sprzętów dostępnych oficjalnie w naszym kraju. Staram się też oczywiście testować inne urządzenia, inne rozwiązania, które są niedostępne, aczkolwiek nie jest to takie proste, i nie zawsze wszystko można w związku z polskim prawem, nawet w internecie. Wam pokazać. Długo myślałem na temat tego, co chciałbym Wam przekazać podczas tej konferencji, i co możecie usłyszeć ode mnie, i tak naprawdę myślę, że bardzo ciekawym tematem jest to, czy w ogóle do jakiego momentu miniaturyzacji sprzętu dla cukrzyków dążymy. Ale zanim sobie powiemy o miniaturyzacji, to taki jest jeden ciekawy fakt, który jest bardzo ważny w, tej, w tym aspekcie. To jest informacja z, z naszego spoza z oceanu, że wielkoświatowego rynku urządzeń diabetologicznych. Została w 2021 roku, czyli dwa lata temu wyceniona na 26,7 miliarda dolarów. Oczekuje się, że będzie to rosnąć w tempie skumulowanej rocznej stopy wzrostu wynoszącej 8,2% w kolejnych latach do 2030 roku, co to oznacza, że w koło roku 2030 ta suma tak naprawdę się co najmniej podwoi. I teraz... Ciekawostka jest taka, że to jest mniej więcej taka sama kwota, jaka jest, była planowanego z budżetu naszego kraju 2022, planowanego deficytu budżetowego. Ale teraz co tak naprawdę nam to mówi jako osobom, która gdzieś tam siedzą w świecie cukrzycowym? a cukrzycowym? No mianowicie to, że jeżeli to będzie rosnąć, jeżeli te pieniądze będą rosły, jeżeli ilość inwestycji w tym świecie będzie rosła, to wiemy, że będzie się to przekładało na kolejne badania na cukrzycą, kolejne jakby wsparcie, jeżeli chodzi o firmy, również startupy również firmy farmakologiczne, medyczne na to do tego, żeby lepsze sprzęty dla nas tworzyć, wymyślać, wdrażać, nie tylko lepsze, nie tylko dokładniejsze, nie tylko bardziej niezawodne, ale też mniejsze, bo dążymy do tego. Aby nasz sprzęt cukrzycowy zajmował nam jak najmniej miejsca, był dla nas jak najmniej jak najbardziej komfortowy i podejrzewam, że w wielu aspektach wielu nas, cukrzyków jak najmniej widoczne. Dlatego. Ja już w zeszłym roku o tym wspominałem, że trwa cały czas zbrojenie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o cukrzycę, cały czas wyścig, taki, jeżeli chodzi o rozwój diabetologii, z tym, żeby chociażby wyprodukować bezinwazyjny sposób na mierzenie poziomu cukru we krwi. I te badania cały czas trwają, te rozwiązania cały czas są gdzieś tam testowane, rozwijane, próby następują takich rozwiązań. Niestety do tej pory nie udało się nikomu. Nie udało się nikomu tego osiągnąć. Co jest ważne w tym wszystkim, i tutaj przy okazji chciałem o tym wspomnieć. W zeszłym roku przedstawiałem wam taką prelekcję odnośnie ponad chyba 40 różnych sprzętów czasowych, które są na etapie, na różnym etapie rozwoju. To są były startupy, były już firmy, które były w trakcie certyfikacji, itd., tak Pozwolę sobie w przyszłym miesiącu zweryfikować, na jakim etapie są wszystkie te projekty. Podejrzewam, że 90% z nich raczej się nie posunęła do przodu. Ale co w tym wszystkim jest ważne, to jest to, żeby uważać na to, co się dostaje, jakie informacje dostaje w internecie. Niedawno była duża, duża sytuacja, znaczy duża sytuacja. Była taka sytuacja, że u nas w kraju na Facebooku pojawiła się reklama niby zegarka za 200 zł który mierzy bezinwazyjny poziom cukru tu również Jurek Magiera, moja córka org, bił na alarm, żeby nie dać się nabrać, ponieważ było to, było to oszustwo totalne. Pamiętajcie, że w przypadku sprzętu dla diabetyków i, i tego, że te firmy bardzo często polegają na naszych emocjach i na tym, że my bardzo chcemy mieć ten sprzęt bezinwazyjny, my bardzo chcemy w końcu nie kuć się glukometrem, nie kuć się nakłuwaczem i, i, i jak najrzadziej używać igieł. Powoduje to coś takiego, że dajemy się bardzo często na takie rzeczy nabrać. Więc tutaj mój taki apel: bardzo mocno obserwujcie to, jakie są informacje, na jakim etapie są pewne urządzenia rozwoju, szczególnie jeżeli chodzi o niektóre, niektóre polskie startupy i czy w ogóle te sprzęty tak naprawdę mają rację bytu. Na dzień dzisiejszy to jest stan godzina 9:33, Czasu polskiego Anno Drumming 2023, nie istnieje na świecie zatwierdzony przez jakąkolwiek certyfikację sprzęt do bezinwazyjnego pomiaru poziomu cukru. I to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Eee, dlatego, eee, tak jak eee, chciałem jeszcze, jeszcze raz Wam powiedzieć, nie dajcie się nabrać. Pamiętajcie też, że wiele informacji, które wychodzi na świecie odnośnie technologii cukrzycowych, odnośnie startupów, odnośnie wszystkiego, to się dzieje na świecie. To są informacje prasowe, które mają na celu ściągnięcie jak największej liczby inwestorów do naszego projektu. Dlatego też ogłoszenia typu różne, naklejane zegar naklejane jakieś plastry czy zegarki mierzące poziom cukru albo jest to oszustwo, albo jest to po prostu informacja prasowa, że ktoś nad tym pracuje, albo niby pracuje i chce po prostu ściągnąć naiwnych inwestorów do tego, żeby zasponsorowali jego teoretyczne badania. Dlatego, dlatego jeszcze raz uważajcie, uważajcie, w internecie jest dużo różnych informacji dziwnych, mamy te, technologię AI, coraz bardziej rozbudowane sztuczne inteligencje, które potrafią generować różne nawet informacje prasowe, sztuczne, więc bardzo, bardzo mocno uważajcie i weryfikujcie te informacje. Jeżeli coś takiego dostaniecie, piszcie do mnie, piszcie do Jurka, do, do, do wszystkich naszych influencerów cukrzycowych, ponieważ my się gdzieś tam wspieramy wzajemnie i jesteśmy w całym kontakcie odnośnie tego, co się dzieje w internecie. Pytajcie, my to wam będziemy też starali się jak najdokładniej zweryfikować. Okej, okay, to, to chciałem bardzo mocno w tym miejscu podkreślić. Ale yy, idąc dalej sobie, jeżeli chodzi o miniaturyzację sprzętu cukrzycowego. Czekajcie, coś mi się prezentacja tutaj zawiesiła. Dobra, jesteśmy. Yy, chciałem troszeczkę wrócić do historii. Czy jest ktoś na sali? Kto pamięta? Rok 70. bodajże szósty. I taki sprzęt, jeżeli chodzi o mierzenie poziomu cukru. Yy, jest to. Najstarszy, dostępny komercyjnie, glukometr, który nazywał się Ames Fraction Meter. Z tego co dokopałem z dużych informacji, kosztował chyba 660 dolców. Ważył chyba około 3 kilo, więcej. 3, przepraszam, około 5 kg. I, I mierzył poziom cukru. Czy mierzył dokładnie, to już zostawmy to sobie na inny temat. Aczkolwiek jest to pierwszy faktycznie gdzieś tam dostępny glukometr. Bardzo duży, bardzo ciężki i no, sami widzicie, że niestety pewnie trudno byłoby go ukryć w kieszeni, tudzież nawet w torebce. Obecnie najniższy glukometr na świecie, który jest dostępny, jest to tak zwany glukometr TrueOne, Widzicie mniej więcej, że on jest takiej wielkości. Jest to obecnie dostępny w bodajże Wielkiej Brytanii. Glukometr który mierzy poziom cukru. Jest on zintegrowany nawet z pudełkiem na paski, żeby było wszystko w jednym miejscu, nie walało nam się gdzieś po, po saszetkach. I taki malutki glukometr no, zajmuje no, takie wieczko od pudełka na paski. Nie? Kiedyś nie znalazłem tego, przygotowując za was tę lekcję. Ja osobiście korzystałem też z bardzo małego glukometru, który był w formie takiego: ja nawet zaprezentuję takiego długopisu. Był taki czarny, z takim małym ekranikiem z boku się wkładał pasek i trzeba on był najmniejszy, no może nie był najmniejszy, ale był bardzo chudziutki, cieniutki, wyglądał jak długopis Więc można było go sobie też schować do piórnika. Nie, nie ma go już teraz na rynku zupełnie jest niedostępny. Więc Cała ścieżka od lat 70. czyli mamy teraz praktycznie 50 lat później już w tym momencie nastąpiła bardzo duża miniaturyzacja i ta możliwość mi się wydaje, się, mi się wydaje że się jeszcze nie skończyła i będą jeszcze mniejsze glukometry produkowane po to, żeby znów nie nosić dużo, dużej ilości sprzętów przy sobie i żeby one, nie, a jeżeli już nosimy to żeby nie zajmowały Dużo miejsca. Sprzęty typu Truan nie są dostępne u nas u nas w kraju. Więc to, jeżeli chodzi o glukometry. Co mamy dalej? Mamy pierwszą pompę insulinową. Jak widzicie, jest ona wielkości dobrego trekkingowego, trekkingowego plecaka. Chyba nie znalazłem informacji, znaczy nie znalazłem informacji. Idę mogła ważyć taka pompa insulinowa, ale nie wygląda to na sprzęt bardzo lekki. No, a dochodzimy do momentu, że na świecie za chwilkę mamy nadzieję, będzie dostępna pompa. Tandem Mobi, firma Tandem nie jest dostępna w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o markę, jeżeli chodzi o markę, jeżeli chodzi o produkty, produkty dla cukrzyków, jest on dostępna w, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Pompa Tandem Mobi jest to mała pompa, niepaczowa, bo jest to padrenowa, docelowo ma być też również pompą bezdrenową i ma posiada tylko jeden przycisk i jest sterowana za pomocą smartfona i Aktualnie jest w trakcie w trakcie certyfikacji FDA, czyli za miesięcy kilka prawdopodobnie będzie możliwa możliwy jej zakup, oczywiście nie u nas w kraju niestety. I jest to w tym momencie zarejestrowane jako najmniejsza w pełni funkcjonalna pompa insulinowa. Podejrzewam, że w pełni funkcjonalna chociażby dlatego, że ma ten przycisk, za pomocą którego można, można podać bolus. Bo to się gdzieś tam różni bardzo często z tymi pompami typu omni paczowymi, że one wymagają jednak dodatkowego urządzenia do, do sterowania. A ta pompa jest w stanie podać ten bolu za pomocą przycisku. Więc aktualnie jest to gdzieś tam zarejestrowana jako najmniejsza pompa insulinowa na świecie. Ale idąc dalej, można sobie porównać, że. Na wizualizacji, że faktycznie no, droga, którą przyszły, pompy insulinowe, jest jeszcze większą drogą miniaturyzacji niż same glukometry, gdyż z takiego ogromnego plecaka, którego no, trzeba było się trochę pewnie nadźwigać i trzeba było mocno przy sobie nosić. Mamy pompę, którą możemy przykleić sobie praktycznie plastrem na, na ciało i to po prostu po prostu działa sterowane za pomocą aplikacji całkowicie. I teraz ja pamiętam jeszcze, ja byłem zdiagnozowany w 1995 roku. To były czasy, kiedy też faktycznie nie było pomp insulinowych takich kieszonkowych. Pompy typu Minimet 507 wchodziły dopiero w 2000 około roku w naszym kraju. Jak mnie zdiagnozowano, to ja miałem taki telefon w szpitalu, który leżał obok mojego łóżka, taki praktycznie duży telefon, miał taką ogromną sykawkę, i ona tak powoli tłoczyła mi tą insulina, więc takie mam wspomnienia z mojej diagnozy, jeżeli chodzi o wielkość pompy, no to była ona wielkości starego aparatu telefonicznego, jak ktoś jeszcze pamięta lata 90. to takie, takie były zielone aparaty telefoniczne, duże, nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych, może niektórych to zszokuje w tym momencie, co powiem, ale były takie czasy. No i tak, teraz pierwszy CGM, tutaj mam trochę Taką ciekawostkę trochę powiedzmy, jest to z tego, co odkryłem w internecie, a szukałem bardzo długo i, 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 i żmudnie, to pierwszym takim CGM-em, który faktycznie pokazywał poziom glukozy jest freestyle, Navigator. Jak widzicie na wizualizacji ten sensor na ramieniu był dość duży w porównaniu do dzisiejszych rozwiązań, ale faktycznie jest to jako, jako pierwszy dostępne formalnie CGM na świecie, no i był takiej właśnie konkretnie wielkości. No ale przechodzimy dalej, no i w tym momencie wyścig do miniaturyzacji wygrywa Fistelibre Libre 3, który też nie jest dostępny u nas w kraju. Jest wielkości tam drobnej, drobnej monety i faktycznie jest to w tym momencie zarejestrowany jako najmniejszy w pełni funkcjonalny CGM na świecie. Więc możemy sobie zobaczyć, że nawet kwestia tych sensorów, nadaników, transmitterów, też tutaj miniaturyzacja następuje coraz większa. To są tak Tutaj widzimy troszeczkę krótszy okres czasu, bo widać mocne przyspieszenie miniaturyzacji, jeżeli chodzi o technologie wszystkie medyczne. I tutaj widzimy przeskok, to jest praktycznie niecałe 10 lat różnicy. Tam są okolice 2014-2015 rok, tu mamy 2022, tak naprawdę, bo u nas w kraju już Fiesta Libre 3 nie jest dostępne, ale w zeszłym roku było dostępne już za granicą, więc można było to już sobie na pewno kupić, przetestować. Więc ta, tu widać też taką zależność, że pomiędzy tym, co było w latach 90., -tych, 80., -tych, między tym, co teraz się dzieje, jeżeli chodzi o rozwój technologii, sami to widzimy i czujemy, jak z roku na rok. Te technologie są coraz lepsze, czasami z miesiąca na miesiąc. Widać bardzo mocne przyspieszenie w tych technologiach. Ostatnio taka mam takie przemyślenie, ciekawostkę, że rozmawiałem z moją okulistką a propos technologii wspierających chociażby resinopację cukrzycową, laseroterapię czy witrektomię, operacje na dnie ok realizowane w gałce ocznej. To co dwa lata jest ogromny przeskok technologiczny w przypadku chociażby tych terapii okulistycznych, i faktycznie wiele rzeczy też wiele rzeczy też przyspieszyło. Sam, sama sytuacja pandemiczna, covid przyspieszyła również wiele tego typu inwestycji w te technologie medyczne i w, jednak w zdrowie pacjentów, więc też mam nadzieję, że nasze diabetologiczne sprzęty też na tym skorzystają. No dobra, więc tutaj mamy CGM. -y. No ale mamy teraz czas, że czy da się jeszcze zrobić te sprzęty mniejsze? Więc, no, da się. Ciekawostka jest taka, że jest z, pomptu, z pomp insulinowych, jest niedostępna jeszcze na rynku, ale Jakiś czas temu firma Metronic wykupiła za 300 milionów dolarów izraelski startup, który produkował pompę patchową, w pełni funkcjonalną, która była, miała być zarejestrowana jako najmniejsza pompa. Do tej pory jeszcze nie została, dostała certyfikacji, ale pompa nazywa się Triple Jump i ma w sobie funkcjonalność pełną, jeżeli chodzi o pompę insulinową. Na tym etapie aktualizacja z wczoraj, nic więcej jeszcze jeszcze o niej nie wiadomo wiemy tylko tyle, że Metronik razem z tą firmą nad tym pracują i taka ciekawostka, która pojawiła się w zeszłym roku na jednej z konferencji Sensonix, Sensonix jako firma produkująca implantowalny CGM, czyli EverSense, pracuje nad technologią implantowanego CGM-a typu EverSense właśnie, który nie będzie wymagał nie będzie wymagał, nie będzie wymagał dodatkowego, dodatkowego nadanika. I są to informacje, są to informacje, z, które idą gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych. Więc tak, więc co w tym wszystkim, czy jeszcze wszystko, czy cokolwiek jeszcze da się zmniejszyć, tak naprawdę. A się da, bo jeszcze mamy coś takiego, jak sprzęt, z którym obsługujemy chociażby pętlę. Pętę cukrzycową. I teraz, co w tym wszystkim jest istotne, to to, że razem z miniaturyzacją tego wszystkiego, co jest dzieje z cukrzycową, musi też iść miniaturyzacja sprzętu, który nam pozwala to wszystko obsługiwać. Takim sprzętem chociażby są smartfony, dzięki którym korzystamy zarówno z aplikacji typu LibreLink, typu Androida PS, pętę zamknięte itd., itd. I tutaj mamy przykład tego, jak może wyglądać taka aplikacja. Jest to duży ekran, dużo danych. Często, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest związane z tym, jakie wielkości smartfony mamy. I teraz tutaj też są różne wersje, są bardzo małe smartfony, tam powiedzmy te, w się Kruger Macy jakieś, czy jakieś, nie wiem jak się nawet nazywają, bo nic z nich nie korzystałem, masz takie malutkie smartfoniki z bardzo małym ekranem, który jest w miarę, w miarę czytelny, i, i, i też można ten smartfon do pewnego stopnia sobie zminiaturyzować, ale co ciekawe, w całej tej zabawie przychodził trochę na pomoc, brzydko mówiąc, Chińczycy, którzy tworzą sprzęty typu smartwatche. I teraz, jak wielu z Was mnie obserwuje, i, i gdzieś tam sobie. Ja się też tym trochę chwalę, są tego typu urządzenia, które potrafią zamknąć w takim małym pudełeczku niedużym, wbrew pozorom. On może tak wygląda trochę jak duży, duży sprzęt, ale nie jest to, nie jest to aż tak duży zegarek. Który ma w sobie wbudowany system operacyjny Android APS Przepraszam, Android, jest to Android wersja 11. W pełni funkcjonalna wersja Androida, która pozwala na instalowanie dowolnych, dowolnych aplikacji ze sklepu Play i również dowolnych aplikacji, które sobie skompilujemy typu Android PS. Dlatego widać tutaj na załączonym obrazku, który Wam teraz prezentuję, że można jeszcze bardziej zminiaturyzować sam sprzęt obsługujący te wszystkie technologie cukrzycowe, tak? czyli zarówno. Obsługujące CGM, -y, bo można w tym zegarku zainstalować sobie aplikacje DEXCOMA czy Eversensa czy Libre, ale również aplikacje obsługujące pompy, pompy insulinowe. Także tutaj, czy da się jeszcze bardziej zminiaturyzować ten sprzęt? No właśnie. Do tego, żeby w ogóle ten sprzęt jeszcze bardziej zminiaturyzować, są pewne przeszkody. Przeszkody, które totalnie nie zależą od tego, w jaki sposób pracują firmy medyczne, w jaki sposób są rozwijane te technologie medyczne, bo zależą od czegoś innego. Po pierwsze, czyli największy, ja mam wrażenie, największy ból naszych czasów, to jest po prostu bateria. Razem z rozwojem technologii, z rozwojem wielkości ekranów, z rozwojem ilości kolorów na ekranie, z rozwojem funkcjonalności w ogóle sprzętów typu smartfony, typu smartwatch, odtwarzacze MP3 różne z tego czasu i tak dalej, tak dalej. Tam w tych sprzętach, w tych urządzeniach bardzo dużo dzieje się rzeczy, które są gdzieś tam obliczeniowe, tak, to dużo obliczeń, to wymaga dużej ilości energii i co za tym idzie Wymaga też dużej pojemności baterii. Ten zegarek ma baterię wielkości 1200 mAh. Jest to na tyle duża bateria, że pozwala temu zegarkowi wytrzymać do 20 godzin, czyli praktycznie cały dzień na zamkniętej pętli cukrzycowej jest w stanie pracować, ale wymaga codziennego ładowania. Nie jest to nowość, ponieważ praktycznie każdy nasz smartfon wymaga takiego codziennego ładowania, jednak, ja trzymam mocno kciuki i czekam na taki moment, kiedy faktycznie przyjdzie czas może nie dzisiaj, może nie za rok, ale przyjdzie taki czas, że nie trzeba będzie codziennie podłączać kilku sprzętów do, do ładowania, bo uważam, że jest to totalnie niekomfortowe. Wystarczy jednego wieczoru czegoś zapomnieć naładować i rano budzimy się z wyjącym alarmem, że nam nie działa pompa, nie działa nam smartwatch, nie działa nam smartfon, nie działa nam CGM i nie wiadomo co jeszcze. Dlatego pierwszą, największą przeszkodą tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakikolwiek rozwój technologii, nie tylko cukrzycowych, również innych, to jest bateria, pojemność baterii i technologia pozwalająca na wytworzenie na tyle dużej energii, żeby te sprzęty chodziły dłużej. Jeżeli coś takiego powstanie, to nastąpi dalszy etap miniaturyzacji tych sprzętów. No ale to już jest kwestia, mi się wydaje, no, kilku ładnych co najmniej lat, żeby, żeby to nastąpiło, bo, bo nie ma na razie jakiejś lepszej Alternatywy, jeżeli chodzi o pobór prądu. No i druga rzecz, w przypadku chociażby pompi insulinowych, może niekoniecznie CGM-ów, ale w przypadku pompi insulinowych, to blokadą, jeżeli chodzi o rozwój miniaturyzacji, a raczej zminiaturyzowanie tego rozwoju sprzętów cukrzycowych, są to materiały eksploatacyjne. Tutaj mówimy przede wszystkim o insulinie. Każda pompa musi posiadać zbiornik na insulinę i teraz w zależności od tego jak ta pompa jaka ta pompa jest w zależności też od tego jakie mamy zapotrzebowanie na insulinę bo mamy bardzo różne i sami my mamy różne indywidualnie każdy z nas ma czasami różne w pewnych okresach. Ale też pomiędzy sobą się mocno różnimy. tak? Niektórzy mają bazę 20 jednostek, niektórzy mają bazę 10 jednostek, niektórzy mają bazę 2 jednostki, bo na przykład dzieci. I teraz kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o niskie zapotrzebowanie na insulinę, no to ta pompa nie byłaby potrzebna duża. Jeżeli ktoś bierze 3 jednostki dziennie bazy, tej znów mówię, na przykład dzieci, no to te bolusy nie są duże, no to myślę, że te 100 jednostek starczyłoby na takie spokojne 3 dni z taką pompą, z takim jednym wkładem trzymać, ale jak ktoś ma 20 jednostek bazy, bierze średnio 50 jednostek dziennie, bo bolusuje do posiłków bardzo dużo, no to te 100 jednostek znaczy nawet nieca, na niecałe dwa dni jest to dość niekomfortowa sytuacja, dlatego ten materiał eksploatacyjny w postaci insuliny będzie tutaj dużym, dużym blokerem, jeżeli chodzi o jeszcze większą miniaturyzację pompy insulinowej. Oprócz tego... No, słuchajcie, pewnych rzeczy fizycznie do poziomu kwantowego nie da się zminiaturyzować. Silniki będą potrzebne w pompach, pewne chipy obliczające pewne rzeczy będą również potrzebne w różnych sprzętach typu CGM. Więc pewnie te blokady są jeszcze większe, aczkolwiek nie na tyle duże, żeby ich gdzieś tam powoli, powoli organicznie nie przeskoczyć. To są dwie, z tego co też znalazłem i co ja osobiście z moich doświadczeń uważam, to są dwie. Największe przeszkody, jeżeli chodzi o rozwój miniaturyzacji, ale trzymamy mocno kciuki, żeby ten rozwój szedł do przodu. Pieniędzy jest na badania, na rozwój technologii coraz więcej, i dzięki temu możemy korzystać z coraz lepszych, coraz lepszych rozwiązań. Eee, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o yy, mój temat, yy, chciałem Wam to bardzo mocno wszystko skrócić, bo mamy lepszych prelegentów dzisiaj i dużo ciekawsze prelekcje. W ciągu całego dnia. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, ale taka dodatkowa informacja jeszcze z mojej strony, ponieważ ostatnio dużo pracuję gdzieś tam na zapleczu nad projektem mojego, chciałem powiedzieć projektem mojego życia, ale jest to bardzo duży projekt, który bardzo chciałem zrealizować i jest to taka drobna, drobna kampania społeczna. Zapraszam was bardzo serdecznie do obserwowania moich mediów społecznościowych. Myślę, że w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch, pojawi się tam pierwszy odcinek serii komiksowej w postaci detektywistycznej, opowieści detektywistycznej. Detektyw Jerry Inrange będzie rozwiązywał sprawę niebieskiej śmierci. Jest to projekt, takiej powiedzmy, kampanii społecznej, realizowany totalnie ze środków własnych, bez wsparcia jakichkolwiek partnerów, sponsorów itd., itd. realizowany własnym, własnymi siłami przeze mnie i ze wsparciem. Niesamowite ekipy, tu serdecznie chciałem podziękować Kasi i, i, i Klaudii, które zrealizowały całą sesję zdjęciową, całą otoczkę tego wszystkiego, łącznie ze wsparciem scenariuszowym i wszystkim statystom, czyli Magdzie, Karolinie, Sławkowi, Mariuszowi oraz Bartoszowi, których którzy będą bohaterami tego całego cyklu. Cykl będzie wychodził w odcinkach, Będę, tak jak wspomniałem wcześniej, to forma... Troszeczkę komiksowa, będzie troszeczkę mrocznie, troszeczkę kolorowo, trochę, trochę zagadkowo, i, i, i ta, ta zagadka będzie e, rozwiązana na końcu, obiecuję. E, a w jakiej formie to przekonacie się, obserwując, obserwując moje kanały? Facebook i Instagram, zapraszam, cukrzyca.tech przeobrazi się niedługo w w mroczne lata 20. i, i, i detektywa Jarego in Także serdecznie zapraszam. Jest to plakat zapowiadający serię. Mam nadzieję, że Wam się taka forma promowania zdrowego trybu życia, trochę dbania o siebie, jeżeli chodzi o diabetologię cukrzycę i uniknięcia przede wszystkim powikłań cukrzycowych, czego wam serdecznie. Kończąc tą moją e, krótką prezentację, życzę. Także dziękuję Wam bardzo. E, to już jest ode mnie, e, przynajmniej jeżeli chodzi o tą moją część otwierającą całą konferencję. E, wszystko.